wątek żydowskiej masonerii jest dwojaki. Pierwszy, że masoneria się wywodzi, znaczy reprezentuje religię, która nazywa się Kabała, a jest to coś, co powstało na gruncie kultury żydowskiej jako bunt przeciwko chrześcijaństwu i przeciwko judaizmowi. Czyli rabinów mamy dwa typy. Ortodoksyjny rabin reprezentujący judaizm, dla niego Kabała jest tym, czym dla nas jest Kabała. Czyli pochodzi od diabła. Natomiast są ci rabini polscy, ci, jak oni się nazywają? Tak, ale nie chodzi, hasydzi, ci zadycy i tak dalej, to jest tak, to nie jest judaizm, tylko to jest właśnie kabala. Czyli to są, oni też nie muszą być masonami, dlatego że oni po prostu reprezentują tą samą religię. To znaczy w sumie ceny mają te same, tylko że wątki narodowe w masonerii, jak mówiłem, wciąż się przewijają. To znaczy światem chcą rządzić Anglosasi, światem chcą rządzić Niemcy, światem chcą rządzić Żydzi i tak dalej. To nie jest tylko tak, że jakaś jedna nacja chce rządzić światem. Prawda? I dzięki temu, że te nacje walczą między sobą, to dzięki temu żadna jeszcze jak na razie nie rządzi tym światem. W Izraelu mamy dwa zwalczające się strategie judaizm i sionizm. Ze źródeł międzynarodowych oraz żydowskich jest wiadomo, że sionizm rządzi masonerią. Czy panu jest to wiadomo? A to przed chwilą na to odpowiedziałem. To nie jest tak. Tym bardziej, że zauważmy, że Bnei Brak, organizacja masońska żydowska, tak, powstała z jednego powodu, jednym z powodów jej powstania było to, że Żydów zaczęto usuwać z masonerii. Ale drugim powodem było to, że jest taki problem z Żydami, co ma być zasadą ich tożsamości. Podstawowa zasada tożsamości judaizm. Odrzucają judaizm. No to teraz robi się powiedzmy holokaust zasadą tożsamości. Ale to też nie wszyscy przyjmują, bo to dziwna jest tożsamość na podstawie Oświęcimia. I sionizm jest nie nacjonalizmem, tylko dalsza forma nacjonalizmu, jak się nazywa, szowinizmem. Sionizm to jest postać szowinizmu. Żeby być szowinistą, trzeba mieć tożsamość narodową. Trzeba mieć jakąś zasadę identyfikacji. I Bnei Brak proponowała, żeby masoneria stała się zasadą, doktryna masońska od początku do końca doktryny, żeby stała się zasadą identyfikacji tożsamości narodowej Żydów. W jakiejś mierze to się udało, ale w niewielkiej mierze. Czyli to jest problem Żydów, że oni nie mogą, że oni giną. Natomiast dwie strony to szło, to znaczy Żydzi próbowali używać masonerii do swoich celów, a masoneria próbowała używać Żydów. Tam się ścierają różne wątki, natomiast, jak mówiliśmy, natomiast trzeba pamiętać o tym, że jeżeli nad tym wszystkim stoi szatan, no to szatan użyje każdego argumentu, który mu się przyda. My pamiętajmy o jednym, bo dzisiaj jakby zapomina się o tym w Kościele katolickim, że w związku z tym, że szatan używa wszystkiego, on nie ma żadnych zahamowań. Żadnych. A to oznacza, że może przyjść jako Matka Boża, może przyjść jako Jezus Chrystus, może nakazywać, odmawiać różaniec. Nie ma ucieczki, prawda? Bo on będzie z nami odmawiał różaniec przez 3 lata po to, żeby 4 roku nas wykończył. Prawda? Bo on jest cierpliwy. Czyli jeżeli szatan, bo to wiemy z przekazów wielkich doktorów Kościoła i wielkich świętych, prawda? I jakby z nauki katolickiej, że jak się Matka Boża objawi, to pierwsze trzeba się bać, że to jest szatan. Trzeba ją sprawdzić na 10 możliwych sposobów. No to jeżeli tak, no to może manipulować i Żydami i tak dalej i stosować wszelkie możliwe inne kruczki. Jeszcze jest jedno pytanie, czy propagowanie narkotyków tak na dużą skalę jest zaplanowane przez masonerię? Jeszcze raz? Czy propagowanie na dużą skalę społeczną narkotyków jest planem masonerii? Chodzi o demoralizowanie społeczeństwa poprzez narkotyki.
znaczy, oczywiście, znaczy, jeżeli patrzymy na działanie fundacji tego Sorosza, no to Soros włożył olbrzymie pieniądze, to Soros jest ściśle powiązany, prawda? Znaczy, Klub Bilderberg i tak dalej, jest to ta czołówka masońska. Soros włożył olbrzymie pieniądze w legalizację, w próbę legalizacji narkotyków w różnych krajach. Zarazem, znaczy to jest ciekawe, prawda, że te same organizacje zwalczają papierosy i wprowadzają zakazy na papierosy, a na to miejsce proponują palić na przykład marihuanę albo inne miękkie narkotyki. Znaczy, tu jest oczywiście jeden element degeneracji i zniszczenia, szczególnie wybranych narodów, znaczy takich katolickich, na przykład jak Polski. Natomiast myślę, że patrząc z punktu widzenia ich, to nie jest celowe, żeby wszelkie, tylko oni wciąż myślą o tym, czy może takie nadzieje wiążą już z istniejącymi narkotykami. Myślą o takich narkotykach, które by działały, znaczy jakby odciągające od chrześcijaństwa, dawały ludziom coś, czego oni im dać nie mogą i powodowały, żeby ci ludzie funkcjonowali w miarę normalnie, ale już zależni od nich. Tak. Czy jeszcze jakieś pytania są ze strony Państwa? Dwie osoby. To bardzo proszę do mikrofonu, tylko bardzo prosiłbym o króciutkie pytania, ale tu proszę do mikrofonu powiedzieć. Ja będzie. Potrafię głośno. Głośno, to bardzo proszę. Chciałam pana profesora zapytać, czy fundacja Schumana ma też jakieś powiązania z masonerią i czy dobrze jest, że niektóre kościoły korzystają z tej fundacji? Znaczy tak, ja już nie pamiętam, ja chyba coś pisałem kiedyś o Fundacji Schumana, ale raczej jako, o ile tak mi się kojarzy, coś jak węgle, więc raczej mam skojarzenie z Niemcami, prawda, z niemieckimi interesami. Ale nie potrafię odpowiedzieć na pani pytanie, natomiast to, co dzieje się tutaj w tej perspektywie, że Kościół bierze pieniądze no, z różnych źródeł, prawda, bo ja kiedyś napisałem w naszym dzienniku, o tym, że KSM, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z jednej z diecezji polskich bierze pieniądze od Fundacji Batorego i natychmiast zadzwonił do mnie opiekun tego KSM. Zadzwonił, żeby się dowiedzieć, które koło KSM bierze, bo chciał ich zabić, znaczy, chciał im zrobić krzywdę i tak poznałem bardzo wspaniałego kapłana. Także, ale to tak jest, że biorą stowarzyszenia, biorą parafie, biorą proboszczowie różni i jakby na takiej zasadzie pieniądz nie śmierdzi, jakby nie zdając sobie sprawy, że sprawy z tego, że to zawsze prowadzi do jakiegoś uzależnienia, prawda? To w swoim czasie tak zaczynali dominikanie w Polsce, gdzie w drodze ich czasopismo zaczęło brać pieniądze od Fundacji Batorego i nagle się okazało, że nie wolno oczywiście krytykować Fundacji Batorego, prawda, różnych osób nie wolno krytykować, ale ja miałem taką przygodę na Kulu, że zaprosili mnie studenci na wykład o masonerii i rektor, już nie pamiętam, który to był rektor, to było z 10 lat temu, wezwał tych młodych ludzi i powiedział im, przenieście ten wykład do KIK-u, do profesora Bendera, bo jak będzie u nas na uczelni, to nam ministerstwo nie da pieniędzy, bo tam sami masami siedzą. Znaczy, chodziło o te KPR wtedy. No, także to są takie znaki bardzo niebezpieczne, prawda? Bo Kościół powinien działać no, całkowitej niezależności, w tej niezależności finansowej, tak jak to robił choćby ojciec Rydzy. Pani bardzo proszę. Czy masoneria promuje światowe bóstwo? Są tam pewne teorie. Znaczy teorie są różne znaczy można powiedzieć tak, że znaczy nie wiem, czy myśli pani o teorii autostrady. Nie. Nie? Są tacy, którzy zbadali te sieci autostrad pod tym kątem w Europie i w Stanach Zjednoczonych i okazuje się, że te autostrady są tak pobudowane, że mają takie trójkąciki, które można zapewnić całą Europę, na przykład jest jeden obóz koncentracyjny, znaczy nie całą Europę, ale na połowę. Znaczy,
Ludzie są potrzebni masonerii do tego, żeby ich czcili. Oni chcą zbudować swoje społeczeństwo, które będzie dla nich pracowało, które będzie ich czciło, będzie ich wielbiło, będzie im przynosiło pieniądze. Natomiast oczywiście są zdolni do wszystkiego i ja pokazuję w swojej książce, powiedzmy, rolę masonerii w rewolucji rosyjskiej, gdzie było wielkie ludobójstwo. Można, o tym nie pisałem, w rewolucji w Meksyku, gdzie było przerażające ludobójstwo. No także oni, tak jak szatan, znaczy powiedzmy to, co działo się w Kambodży, czerwoni Kmerzy, to dla mnie ewidentnie ci czerwoni Kmerzy byli opętani przez szatana. Ta szatan osobiście, jak można wymordować 40% narodu. Jeżeli masoni to jest dobrowolna umowa z szatanem, to kto tam jest górą? Szatan jest górą, czyli szatan w każdej chwili może z nimi zrobić prawdopodobnie, co chce, z większością z nich. Także wszystko jest możliwe. Czy wszystko jest możliwe?